Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pewnie pan nie potrafi wymienić polskich medalistów. Wszystkich? Nie. Tych z Mistrzostw Europy. Ale chciałem, chciałem pogratulować fantastycznego wyniku. Sześć złotych medali, to się nie zdarza. Niestety jest o, to... To w... wie pan, że sześć, to dobrze. Wiem, że dwanaście też. W sumie, w sumie. Tak, i, w I na tej... którym jesteśmy miejscu w klasyfikacji medalowej? Pierwszym? Pierwszym. Widzi pani? Jestem. Mm, na dobrze. E, natomiast e, to jest wyjątkowy sukces, bo królewa sportu jest tą, którą tak naprawdę świat się powinien bardziej. Interesować. interesować. Dziękuję za to słowo, bo chciałem innego użyć. Mm. E, no a to ważny duży sukces, oczywiście, zgodnie z tym, co jeden z naszych medalistów powiedział. No, najważniejsze, żeby mieć formę na Rio. Czyli Amsterdam był OK, ale to jest jeszcze przesmak tego, co będzie najważniejsze. Czyli trzymam... ja ma być jeszcze bardziej OK, tak? Ale tam większa konkurencja. No, bo jednak kilka Boże. kontynentów więcej. No tak zwykle bywa, że Olimpiada to jest duża konkurencja. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest olbrzymi sukces. Faktem jest, że to, ta piłka nożna powoduje olbrzymie zainteresowanie publiczności. Ale takiego chyba sukcesu to kilkudziesięciu lat nie mieliśmy. I to jest bardzo ważne, że jednak w sporcie coraz lepiej. Powiedział Ryszard Petru, który zadeklarował, że takim słabym kibicem jest ogólnie. Ale wie że, ale uprawiam sport. I lekkoatletykę też uprawiałem, potem miałem kontuzję, ale uprawiać będę. A to teraz będziemy uprawiać politykę. Proszę bardzo. Ale w, trzymając się troszkę konwencji, bo euro, czyli piłka, otworzyło... Ale otworzyło e, okienko, czyli właściwie poszerzyło takie okienko transferowe i okienko transferowe w polityce też jest otwarte. Kogo chce kupić nowoczesna z platformy? Nikogo nie będę kupował, nie będziemy kupować. W ogóle na razie nie ma moim zdaniem, tematu transferów, natomiast jest tak, że. A to jest nieprawda? Kilk kilkanaście osób z platformy, które mogłyby znaleźć się w nowoczesnej, i jest. E, tak mówił anonimowy. To nie. To ja. Anonimowy poseł nowoczesnej. Państwo, I to... mówił też, że rozmowy trwają. To, że anonimowy coś powiedział, no to trudno mi to komentować. Na pewno czyli to jest... nie jest prawda. Ja nie słyszałem o 13. Jest na pewno tak, że. Kilkunastu? Ludzie... Ja nie powiedziałem 13. Przepraszam. A, czyli 13 jest, tak? <głosy> <głosy> nie, nie, nie. Na pewno różne rozmowy trwają, ale to nie, że ktoś z kimś rozmawia, to nie znaczy, że coś się zaraz wydarzy. Teraz skupiamy się na przygotowaniu. To są dwa elementy. Po pierwsze, trzeba przygotować serię nowych propozycji, po to, że pokazać, że Polska może być lepsza, lepiej zarządzana. Lepiej rządzona za te same pieniądze, w ale jak się czwartek, w propozycji? W najbliższy czwartek złożymy pięć ustaw gospodarczych, ułatwiających yy, życie przedsiębiorcom, którzy to tworzą przecież Polscy, to oni głównie tworzą miejsca pracy. A jakie to, to będą ustawy? a pani pozwoli, że w czwartek przedstawimy. No nie, Dobrze, nie, no nie, bo... nie pozwolę, bo. No jak pan, pan sam, zaczął, sam, sam pan zaczął mówić. co może ułatwić przedsiębiorcom? On bardzo dużo rzeczy może ułatwić. Może ułatwić wszelkiego rodzaju uproszczenia, procedur, mogą ułatwić wszelkiego rodzaju obniżki składek czy podatków, wszelkiego rodzaju działania, które spowodują, że mają bardziej przewidywalny system prawny. Na przykład, to akurat tego nie... jedną z rzeczy fundamentalnych jest nieprzewidywalność interpretacji prawnych w Polsce. Jest tak, że pewnego dnia ma Pani taką interpretację, kilka lat później jest inna, przedsiębiorca dostaje potem karę za to, jeszcze odsetki musi płacić i to powoduje nieprzewidywalność biznesu. A Czyli nie, to będą ustawy jest... regulacyjne bardziej niż deregulacyjne. Deregulacyjne, pani redaktor. A pani pozwoli, że. Ja mogę mieć jakąś taką małą tajemnicę na dwa dni. No, ale to pani bardzo, mała, bardzo mała tajemnica. Tylko ja pytam, czy to. Bo pan mówi, że, że są możli... jest możliwość interpretacji różnej. Nie, jest, tak się wprost dzieje, niestety. Coraz no tak, bardziej. No, ale to właśnie, jak jest, jak jest coś mniej uregulowane, to, to daje taką możliwość. Jak jest bardziej uregulowane, nie, no to nie pozostaje wątpliwości. Są, nie, zasady są takie. Na przykład dzisiaj jest tak, że duże firmy. Stać na prawników drogich mogą mieć wiążącą interpretację prawną z Ministerstwa Finansów. A małe i średnie takie nie kupią Nie są w stanie tego typu interpretacji dostać. Innymi słowy, są nierówne warunki gry, które wynikają z tego, że bogaty może więcej i to jest złe. I tego ani poprzedni rząd, ani ten w ogóle nie dotyka. Mamy tu dużo sygnałów od przedsiębiorców, że następuje mocny atak ze strony urzędów skrobowych i wyciskanie łapanie czegokolwiek, żeby zwiększyć dochody do budżetu, co wynika z tego, że budżet ledwo wiąże koniec z końcem, a kolejne opowieści o nowych wydatkach są coraz częstsze. Ja mam poważne obawy, że w ten sposób można w sposób doskonały, w cudzysłowie oczywiście, dobić polską gospodarkę. Tego się nie mówi. Tak zwany Plan Morawieckiego idzie w drugą stronę, czyli promuje państwowe firmy, ma jest sfinansować z pieniędzy, których nie ma, a zupełnie zapomina się o małych i średnich firmach, które są podstawą polskiego wzrostu gospodarczego i polskich miejsc, nowych miejsc pracy. Ciąg dalszy w czwartek. Tak. Jeśli uznam, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym która wyjdzie z Senatu, będzie niekonstytucyjna, to nowoczesna ją zaskarży, tak powiedział Pan wczoraj. I sama, sama zaskarży, czy z platformą? Bo platforma też ma taki zamiar. Ja mogę powiedzieć tak, że przygotowujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na bazie oczywiście tej ustawy, jak ona teraz jest. Tak długo, jak nie ma poprawek Senatu, no to nie będę przecież i. Mógł zgłaszać, i będziemy robić to w takiej grupie, która będzie skuteczna. I ten wniosek może się okazać nie, nieaktualny, ponieważ marszałek no. Stanisław Karczewski zapowiedział, że będzie nie tylko dyskusja, ale i możliwość zmian. No właśnie. W związku z tym, jeżeli PiS wprowadzi te 11 zmian, o które nam chodzi, 11. Były, o ile pamiętam 11. No to oczywiście wtedy nie będę składał tego wniosku do. Trybunału. Nie będziemy składać wniosku do trybunału. Chciałem zwrócić uwagę, że. Ale jak to, my... Dogadali się Państwo z platformą, żeby senatorowie zajęli się tymi waszymi poprawkami i je próbowali przeforsować? Nie, nasze poprawki stały odrzucone. Nie dogadaliśmy się z platformą w tym zakresie. E Mogę powiedzieć tak, że nasze poprawki były zgłaszane w Sejmie. Wszystkie zostały odrzucone. Co więcej, marszałek Terlecki nie dał nam możliwości zadawania głosu, zabierania głosu i zadawania pytań, co jest niezgodne w ogóle z zasadami demokracji parlamentarnej, bo parlament jest po to, żeby opozycja mogła przynajmniej kwestionować, pytać, dopytywać. Żeby mówicie z Parlary. No właśnie. No, a nawet przypomnę, prezydent Andrzej Duda w swoim pierwszym inauguracyjnym wystąpieniu o tym powiedział i nic z tego już nie wynika, że on to powiedział. I w związku z tym no, nie spodziewałbym się, aby nagle Senat zachował się inaczej niż Sejm. Jesteśmy zniesmaczeni tego typu procedowaniem. Barack Obama jest z kolei niezadowolony z tego, co się dzieje no wokół z... Trybunału Zanim przejdziemy do Baracka Obamy Zdążymy, zdrożymy. Zdążymy, zdążymy. Ja ja na, na zegarek. I chciałam zapytać, Bo co jest nie... niezgodne z Konstytucją, z tym, przy... co wyszło z Sejmu. Na przykład chociażby to, że jest kolejność zgłoszeń czyli będą rozpatrywane ustawy zgodnie z kolejnością wpływu, to tak naprawdę blokuje. Ale będą wyjątki. Nie, ale pani redaktor, mało tych wyjątków. Zasada jest taka, że to jest niezgodne z konstytucją. Są bardzo daleko idące, posunięte prerogatywy prezydenta. Wprowadzany, ustawa wprowadza... Ale jakie? Bo to zostało w końcu usunięte. Nie, z tego co pamiętam, nie, nie jest usunięte. Ani prokurator generalny, ale... ani prezydent nie będą mogli ingerować w kolejność. Nie, ale pre prezydent ma możliwość wpływu na skład. I kolejna sprawa, o ile pamiętam dobrze, to kwestia. Teraz to jest prezydent, potem mamy czyli nie, dwie trzecie zostały wycofane. Przepraszam. To zostało wycofane. wycofane. Tak. No to są te dwie najważniejsze sprawy. Powiem, powiem panu, że, że pani profesor Grabowska, która, jak pan wie, jest związana z lewicą. Powiedziała, że właściwie to, to, co wyszło z Sejmu, to w dużym stopniu odpowiada temu, czego sobie życzyła Komisja Wenecka i A. profesor Grabowska krytykuje y, głównie możliwość blokowania, odkładania przez sędziów niektórych wyroków do pół roku. Tam w ustawie jest zapis jeszcze, który mówi o tym, że powoływani są sędziowie, którzy wcześniej byli włączeni do składu. E, ustawa mówi o tym, że e, będą publikowane wyroki po 10 marca. A nie będzie publikowany wyrok 9 marca, co jest niekonstytucyjne. W związku z tym pojawiły się nowe wątki, których nie było wcześniej w opinii Komisji Weneckiej. Daję tylko przykład. Przypomnę, 9 marca tego roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o niekonstytucyjności poprzedniej ustawy, a ta nowa ustawa wprowadza zasadę, że wyroki będą publikowane dopiero te, które są po 10 marca, czyli niepublikowany będzie najważniejszy wyrok ze wszystkich wyroków dotychczasowych. I to są innymi słowy. Część zaleceń Komisji Weneckiej została zrealizowana, ale pojawiły się nowe rozwiązania, które blokują Trybunał Konstytucyjny w inny sposób niż dotychczas. I to jest na przykład jeden z tych przykładów. Niezgodne z konstytucją, w naszej ocenie oczywiście, jest to, że publikowane będą wyroki właśnie po 10, a z 9 nikąd nie publikowane. W każdym razie ma się zająć tym, co zostało uchwalone w Sejmie. No, po zobaczymy, jakie Komisja poprawki, Wenecka to... ma się zająć w tym tygodniu, żeby zdążyć przed pracami Senatu. Czyli to jest chyba dobry znak, prawda? Bo, że co? Że szybko? Że to może być jakaś wskazówka. Może być dla Senatu jakaś wskazówka. Na pewno to może być pomocne. Natomiast chciałbym również, żeby oprócz Komisji Weneckiej, Polski Parlament brał pod uwagę również głos opozycji. Panie przewodniczący, no to już to, 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 to o prezydencie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co zrobił Barack Obama? Obsztorcował polskie władze, czy, czy zatroszczył się o nie? O, o, polską sytuację. To zależy, jakiego języka dyplomatycznego użyjemy. To znaczy, to zależy, które tłumaczenie przeczytamy, ponieważ A, jest. A po angielsku można jest... by zrozumieć też trochę. Ale co jest mówimy. oficjalne tłumaczenie ambasady, czyli wiemy, co autor miał na myśli. Ja Jeżeli ambasada pan... amerykańska <grym> przekazała tłumaczenie. Ale wie Państwo, wydaje hmm. mi się, bez tłumaczenia też można dużo zrozumieć po angielsku. Akurat nie mam z tym większego problemu. Absztorcował. Obsztorcował w języku dyplomatycznym powiedział, że są bardzo zaniepokojeni. Że kwestia Trybunału Konstytucyjnego jest ważna i podkreślił, jakie są wartości demokratyczne, takie jak niezależne sądownictwo, wolne, wolne media, czy też czy też funkcjonujący trybunał konstytucyjny państwo prawa. No, przyznam szczerze, że na konferencji prasowej przy prezydencie Andrzeju Ludzie tego typu wypowiedź jest daleko idącym obsztorcowaniem. Mogę czasami nazywać rzeczy po imieniu, prawda? No Natomiast tak, ale języku... powiedział, że wyraził troskę. E, troska w języku to dyplomacji taka... to jest obsztorcowanie. Ale to było taka tros... Ta, takie obsztorcowanie w podwójnych, białych, śnieżnobiałych białych nawet rękawiczkach. Pani redaktor, jest na tym polega dyplomacja. Znaczy my jesteśmy może przyzwyczajeni, że w polskiej dyskursie ze strony na przykład czasami Rosława Kaczyńskiego padają tak ostre sformułowania, że na tym tle to obszarsowanie Barak Obamy to była kaszka z mleczkiem. Natomiast przy, przy, przypomnę, że to jest język dyplomacji i to jest bardzo daleko idące. Proszę wyobrazić sobie, co musiało się dziać na tym spotkaniu w cztery oczy. A przyzna no pani to że uczestnicy, bo oczu było więcej. Ja wiem, przyznaję. Że... Że... napisze swoją historię. Bardzo Ale mnie to bawiło. Być ja nie byłem, na spotkaniu. Był. Nie byłem Marek na Magierowski był. też był i i, mogą... i wszystko, nic się nie stało. Polacy nie, nic nie, się nie, nie powiem, stało. że nic się nie stało, tylko Ale... że nie było ostro. Rozumiem. No, pytanie, dla kogo co jest ostre, natomiast chciałem powiedzieć, że mina pana prezydenta Andrzeja Dudy była ewidentnie wskazująca na obsztorcowanie. A szczyt był sukcesem? Szczyt był sukcesem NATO, dlatego że wzmocniło, nie? wzmocniło to pfankę Wschodnią. Siłą rzeczy również Polski, wszystkich Polaków, Polak i Polaków, a nie tylko jednego ministra obrony narodowej. Jest to sukces 26 lat, które były konsekwentnie realizowana polityka pronatowska. To dla krajów bałtyckich jest wielka zmiana, dlatego że bazy rotacyjne oznaczają jednak mocną, mocny krok do przodu, i dla Polski również. Czy NATO pokazało bardzo mocną współpracę i taką siłę, że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, przepraszam. I to jest jakby fundamentalne z punktu widzenia siły sojuszu. Nie było w ogóle dyskusji o tym, czy Wielka Brytania wychodzi z Unii, czy też nie. Była elementem całości i z tego punktu widzenia to był sukces. Tylko pamiętajmy, że ten szczyt NATO był przygotowany wcześniej. To znaczy tam, to już była tylko realizacja no tego, co wcześniej... że wszyscy Polacy właściwie odnieśli sukces, więc no rozumiem, że, że rozumiem, że wszyscy no. Polacy szykowali szczyt. Nie, Pani, to, <grym> to jest tak, że polska demokracja <grym> przez dążenie do struktur e, e, euroatlantyckich, potem do Unii Europejskiej i potem konsekwencje realizując tą politykę pronatowską odniosła sukces. To nie jest no sukces I jednej, zapytać, ponieważ, jednej grupy p, i jednej osoby. Ponieważ kończymy. Czy, będzie, czy Nowoczesna będzie za obniżeniem emerytur i rent byłym funkcjonariuszom SB? Dzisiaj Mariusz Błaszczak taki projekt przedstawił. Co do zasady tak, natomiast no, trzeba zobaczyć szczegóły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, Beata Michnić. Do usłyszenia.